Także proszę pana, sobie usiedliśmy za 9 minut 9. Nie wiem, czy pan potrafi grać na kowadle. No niestety nie było katedry kowadła w Akademii Muzycznej. Nie ma takiej katedry? Być może już jest. Ma, być powinna na pewno. Mam nadzieję. Moim zdaniem też powinna być katedra śpiewu gwizdu artystycznego. O, przepraszam. Mm-hmm. Bo ja bym się chętnie zapisał. Mm-hmm. Troszkę się podciągnął. A o tym kowadle mówię, bo na naszym profilu Ranek w Trójce, jak państwo rzucą okiem, tam jest wersja naszej ulubionej kołysanki i tam jest taki moment, w którym kowadło odgrywa bardzo ważną rolę. Mm-hmm. I klucz, moim zdaniem, nasadowa 15. A jak nastrojony? A? 440? Nie będę z panem rozmawiał na te tematy. Urywki. Urywki z rozrywki. Przecież pan dobrze wie, że nie wiem. A to ja posłucham, to spróbujemy razem. Może damy radę. Filip Jaślar. Dzień dobry, mam dżingiel dziś słowno-muzyczny. Po debacie komentarze, sfary, waśnie i sondaże, aby lampka przeciążenia w głowach nam przestała migać, proponuję skandynawskie, chłodne dźwięki pana Griga. Właśnie trwa Festiwal Polskiej, ja panu nie przerywałem demokracji, dlatego przygotowałem na dziś krótki wykład. Wykład pod tytułem Demokracja w sztuce. Demokracji w sztuce nie ma. Dziękuję państwu za uwagę. No dobrze, ale podywagujmy troszkę. A co by się stało, gdyby na przykład w orkiestrze symfonicznej odrzucono panującą tu od wieków dyktaturę? Przyjrzyjmy się fragmentowi próby demokratycznej orkiestry symfonicznej. Dzień dobry państwu, dzień dobry, zapraszam. Gramy od początku, powiedział dyrygent, podniósł batutę i orkiestra zagrała. Przepraszam bardzo, przerwał trębacz. Dlaczego zawsze w tym miejscu gramy trzy nuty krótkie i ostatnią długą? Beethoven tak to napisał, odpowiedział dyrygent. Trębacz. Dobrze wiemy, że zapis nutowy nie jest precyzyjny. Składam wniosek o przedłużenie pierwszej nuty i skrócenie ostatniej. Bardzo proszę, głosujemy. Kto jest za, proszę podnieść rękę lub cały instrument. Dziękuję państwu. Wniosek nie uzyskał koniecznej większości głosów. Wracajmy do próby. Przepraszam, flecistka. Dlaczego ja muszę siedzieć tak daleko od widowni? Jestem atrakcyjną kobietą, a tu na końcu mnie nie widać. Chcę się przesiąść. Bzdura, kretynka! Słychać pokrzykiwania z orkiestry. Dyrygent. Proszę pani, musi pani siedzieć blisko kolegów z grupy instrumentów dętych drewnianych, abyście się państwo widzieli, słyszeli, żebyście mogli wspólnie muzykować. Ale ja jestem ładna. Jeśli zostanę przesadzona, poprę wniosek kolegi trębacza o wydłużenie pierwszej nuty symfonii. Dyrygent, bardzo proszę, głosujmy. Kto jest za? Niech się pani przesiądzie. Rozumiem, że jednocześnie przegłosowaliśmy zmianę rytmizacji u Beethovena. Zagrajmy. Przepraszam bardzo, klarnecista. Mam propozycję, abyśmy to złowrogie beethovenowskie pukanie losu przedzielili jakąś pogodną melodią. Będzie weselej. Dyrygent, głosujmy. Zagrajmy. A nasze stroje? To ktoś z altówek. Te czarne fraki i czarne suknie są strasznie ponure. Ubierajmy się bardziej kolorowo. Tęczowo, niech orkiestra będzie jak tęcza! Krzyczał ktoś ze środowiska instrumentów dętych drewnianych. Wtedy wstał starszy pan skrzypek i powiedział, jako członek skrzydła konserwatywnego naszej orkiestry... Zamknij się, ubeku! Kto cię do orkiestry przyjmował? Zagrajmy jeszcze raz od początku. Starał się ratować próbę dyrygent. Niech mi pan tu nie macha tą pałeczką! Flecistka. Wygląda pan z tym jak Harry Potter. Co to jest? Jakaś magia? Okultyzm? Pan obraża moje uczucia religijne. W tym miejscu zostawmy orkiestrę symfoniczną. Po kilku koncertach demokratycznej wersji symfonii Beethovena orkiestra dostała zaproszenie do telewizyjnego programu kabaretowego i po krótkim czasie przestała istnieć. Dlatego demokracji w sztuce nie ma. Na koniec moje skromne zaproszenie. Raz na jakiś czas wpadnijcie państwo do świata wolnego od demokracji. Zapraszam do Filharmonii. To bardzo ładne, co pan zagrał. Per Gint. Tak, jak pan mówi. Właściwie tak, ma pan całkowitą rację. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dziękuję pięknie. Do usłyszenia za tydzień. Za 4,5 minuty będzie 9. My już mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska, Joanna Mielewczyk i Marcin Łukasz. Śniadanie. Tak? Pytanie. A, pytanie na śniadanie. Ja wiem, ja już zmierzam do tego, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że po 9 Katarzyna Borowiecka, a dziś w pytaniu na śniadanie Michał Olszański oczywiście i mogą państwo zerknąć. Przed 10 40-latek skończył 40 lat. Szokujące. Tak.
40 lat od premiery tego serialu. Ach, film. Serial, dokładnie, ale nie szkodzi.